Witam bardzo serdecznie na studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy rozważać bardzo interesujące zagadnienie dotyczące jednego z atrybutów Boga: Bóg jako prawodawca. Mam na imię Władysław. Razem ze mną w studium weźmie udział Kasia, razem ze swoim mężem Andrzejem i Ania z mężem Władysławem, a również jest z nami Halinka. Nasze studium rozpoczniemy od modlitwy. Pełen miłości Ojcze, tak bardzo jesteśmy Ci wdzięczni za to, że nas stworzyłeś. Że dałeś nam prawo, którym wiemy, jak możemy się poruszać. Chcemy Ci bardzo podziękować za to, że Ty nas ukochałeś tak mocno, że dałeś swojego Syna, który tak pięknie nam pokazał, i miłość, i prawo, i wszystko tak pięknie w... uzupełnia się i pięknie jak ten Bukiet. Panie, chcemy Cię prosić o to, abyś pobłogosławił nas tutaj, studiujących jak i również błogosławił w szczególny sposób tych, którzy będą uczestniczyć poprzez oglądanie tego w internecie. Błogosław ten czas i to studium słowa Twojego. W Twoje ręce się oddajemy i prosimy o Twoje błogosławieństwo. Amen. 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 Dziękuję Andrzeju za modlitwę. Dzisiaj mamy bardzo ciekawe studium. Już zapowiadałem, do kamery, ale chciałbym, abyśmy zanim zaczniemy zastanawiać się nad zawartością tego tytułu Bóg prawodawca, aby ktoś z Was przeczytał tekst pamięciowy, może Halinka, dobrze? Bo Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem, On nas wybawi. Zauważyliście? Tutaj. W tym króciutkim tekście z Księgi Izajasza jest mowa o tym, że Pan jest sędzią, prawodawcą, królem i On nas wybawi, czyli jest wybawicielem. Cztery atrybuty Boga w tak krótkim tekście. Ale dzisiaj koncentrujemy się nad prawodawcą. Co to znaczy Pan, Bóg jako prawodawca, anioł? Myślę, że trzeba by słowo prawodawca podzielić na dwie części. Prawo i dawca. Mm -hmm. Prawo jest to jakiś zestaw norm, zasad obowiązujących, przekazanych do społeczeństwa, do grupy. A dawca to inaczej twórca, autor czyli Bóg, jako prawodawca, czyli ten, który Przekazał treści, które mają czemuś służyć, i jest autorem tych treści. Mhm. On je nadał, prawda? Gdy myślimy o nadaniu prawa przez Boga, najczęściej na przemyśl biegnie do pewnego bardzo szeroko opisanego wydarzenia w Piśmie Świętym. Gdzie to było, kiedy to było, w jakich okolicznościach. Najczęściej, gdy myślimy o prawie, o prawodawcy, to wracamy do Góry Synaj, i tam naród izraelski był zgromadzony, i tam Bóg uroczyście nadawał prawo, ogłaszał prawo, a potem zapisał palcem na tablicach kamiennych. Ciekawy jestem doświadczenia przynajmniej niektórych z Was. Czy Kiedykolwiek w swoim doświadczeniu, w swoim życiu, w pracy, w szkole, może w komitecie, nawet uczniowskim, tam jakiejś trójce uczniowskiej, mieliście takie zadanie, aby ogłosić, nadać jakieś prawo reszcie klasy, pracowników w zakładzie pracy, studentów w szkole? Czy istnieją takie okazje? Tak, myślę, że nadawanie takiego regulaminu chociażby. Ja tutaj z punktu widzenia akurat współpracy ze szkołą, to wiem, że taki dokument musi być. Muszą być pewne normy, które obowiązują, więc są one nadawane. Nawet trzeba je podpisać, że się jest świadomym i przestrzegać. Nieprzestrzeganie ich automatyczne będzie związane z konsekwencjami. Kiedy nadaje się prawo? W trakcie roku, przy zakończeniu roku, na początku. Znaczy, no, żeby był porządek, to trzeba od razu na początku to prawo nadawać, hmm. bo inaczej to, to będzie chaos. To jest bardzo istotne, prawda? Bardzo istotne. Dlaczego pod synajem, czy Synaju Bóg nadaje to prawo? Przecież to nie jest początek. Przecież już minęło. Ponad 24 wieki od stworzenia. To tak jak i w szkole, i czasami w zakładzie pracy jest prawo, ale czasami trzeba je przypomnieć, uwypuklić, podkreślić. I to Pan Bóg czyni, czyni na Synaju. Ślicznie, to jest jedna myśl. Jeszcze są, Halinko, bo my tutaj <laughs> nie dopuszczamy prawo, do głosu. Do tej pory prawo Bóg przekazywał jakby tak z ust do ust. Ludzie przekazywali, tak jak czytamy w sprawozdaniach biblijnych, było, było, będziesz to przekazywał synom, swoim córkom, z pokolenia w pokolenie. Ale gdy naród izraelski znalazł się w niewoli, obcując w kulcie również, jakby można powiedzieć, zatracili świętość Boga, Jego prawa i pod synajem Bóg w szczególny sposób chciał podkreślić, i przekazać, i tam już nie przekazywał ustnie, ale gdy czytamy, swoim palcem napisał. Zwróćmy uwagę, że naród izraelski. Po raz pierwszy mówimy o narodzie izraelskim, prawda? Do tej pory to byli patriarchowie, ojcowie rodów, którzy kształtowali życie w rodzinie, ewentualnie w plemieniu. A tutaj mamy już naród, jest ten naród przymierza. A więc jest coś zupełnie nowego niż do tej pory. I gdy Bóg ich wyprowadza z niewoli egipskiej, to wtedy decyduje o nadaniu im prawa. Jak gdyby w ogóle o nim jeszcze nie słyszeli. Ale czy słyszeli, czy nie, o tym za chwilę będziemy mówili. I drugie moje pytanie, które zapowiedziałem, mówiąc o dwóch pytaniach w związku z nadaniem, Prawa. Jak czuje się osoba czy grupa, której prawo się nadaje, której się ogłasza to prawo? Grupa studentów przyjeżdża do Podkowy Lecznej, jest czytany regulamin i jest taka aula, prawda, gdzie wszyscy są zgromadzeni. Co się dzieje w umysłach tych ludzi? My nie jesteśmy w stanie prześledzić, ale oni o tym mówią. My kiedyś przecież też byliśmy po tej drugiej stronie, prawda? I nam czytano regulamin. Co się wtedy w nas dzieje? Jesteśmy zadowoleni, jesteśmy uszczęśliwieni, jesteśmy zbuntowani, jesteśmy zaskoczeni. Gdy po raz pierwszy może to słyszymy, to czujemy się jakby takie ograniczenie dla nas. Dlaczego? Po co? Mm -hmm. Ale później w miarę upływu czasu doświadczamy tego, że to jest dla naszego dobra, dla dobra y, społeczeństwa, grupy i tak dalej. Proszę, Aniu. Myślę, że nawet tworzy się coś takiego, że czytając regulami zastanawiamy się, czy te zasady y, dlaczego one zostały stworzone? Dlaczego nas tak ograniczają? Czy tam jest coś dla nas dobrego? Prawda? Ja takie przede wszystkim Możemy nie dostrzegać tego zupełnie. Ech, góra Synaj drży, trzęsienie ziemi, ogień. Po co? Dlaczego? Dlaczego przy nadaniu prawa jest, jest e, tak dramatyczne zachowanie i to chyba spowodowane przybyciem Boga, obecnością Boga? On to kontroluje. To nie dzieje się, akurat Bóg chce nadać prawo, a tu stało się trzęsienie ziemi. Prawda? To Bóg powoduje, że takie wydarzenia następują. Władysław. No, uważam, dla podkreślenia ważności tego, to jest jedna rzecz, a druga, gdy czytamy Słowo Boże, to często obecność Boża łączyła się z takimi wydarzeniami, że trzęsienie ziemi, gromy, i tak dalej były, to Bóg, jako, jako, jako potężna istota, gdy się zjawia, to bardzo często takie rzeczy towarzyszą mu, a szczególnie w takich uroczystych momentach. A na pewno nadanie prawa to był, to był szczególny uroczysty moment, kiedy Bóg objawił się, no, objawił swoją moc. Jeszcze jakieś inne myśli? Tak, może nikt by nie zwrócił uwagi. Gdyby nic się nie działo, gdyby natura, czyli te grzmoty, błyskawice, chmury i głos, gromki głos, nie pojawił się. Mhm. Kiedyś byłem problem. na. Kaszmi chciałeś coś powiedzieć. Czasami lekceważemy rzeczy, które ktoś nam powie, tylko dlatego, że nie widzimy w tym jego pełnego zaangażowania, prawda, albo tego, że naprawdę na czymś mu zależy. I tutaj Bogu chyba naprawdę zależało, i to pokazał właśnie przez, 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 to, co wszy, przez to wszystko, co się działo. Na niektórych lekarstwach, opakowaniach jest taki napis przed użyciem wstrząsnąć. Prawda? Czy Bóg chciał wstrząsnąć po prostu całym narodem, zwrócić ich uwagę, że to nie jest od jakieś spotkanie z kimś tam. To jest bardzo ważne, to jest kluczowe, to jest próg, na którym stoimy. Z którego wyruszamy, i chcę, abyście zapamiętali dokładnie, na jakich zasadach stąd ruszamy. Nie będziemy cytować tutaj wszystkich przykazań, prawda? Ale chciałbym, abyśmy na jedną rzecz zwrócili uwagę. Bóg się okazał w sposób no, no, bardzo surowy, ktoś by mógł powiedzieć, ale. Czy Bóg nadając przykazania, chciał zwrócić uwagę na swoją surowość? Wydaje się, że bardzo często w złym miejscu zaczynamy czytać przykazania. Nie będziesz miał innych Bogów, a przykazania, ten zakon rozpoczyna się wcześniej. Ja jest Pan Bóg Twój, który wyprowadza z niewoli tak, jak was wyprowadziłem z niewoli egipskiej. Ja mogę was z każdej niewoli wyprowadzić. Grzechu, nałogów i inne rzeczy. Dlatego nie obieraj innego Boga, bo stracisz tego Boga, który cię jedynie może ratować, wyzwalać no i obdarzać tym wszystkim, co najlepsze. Dziękuję za tę myśl. Ilekroć łączę tę, tę preambułę, jak niektórzy mówią, do, do tego Bożego Dekalogu. Tylekroć myślę, że Bóg chce chyba powiedzieć narodowi, słuchajcie, w Egipcie było strasznie, wydawało się, że nigdy nie wyjdziecie, ale gdy byliście mi posłuszni, to widzicie, gdzie jesteśmy? Egipcjan nie ma, wobec tego ja mam wa dla Was szereg wskazówek i jeżeli będziecie realizować życie zgodnie z moimi zaleceniami, to wtedy zajdziemy razem daleko mam pytanie bo już na samym początku Władysław mówił że one istniały od samego początku te myśl chciałem teraz abyśmy rozbudowali a jakie mamy dowody w piśmie świętym że przed ogłoszeniem dekalogu na synaju ludzie znali poszczególne z tych dziesięciu przykazań. Nie chciałbym, aby ktoś jeden zrobił nam wyliczankę, bo jestem przekonany, że wielu mogłoby to zrobić od tak o północy obudzeni. Ale żeby każdy z nas zwrócił uwagę chociaż na jeden przypadek, jedno przykazanie, które istniało i ludzie byli w pełni świadomi, że to przykazanie istnieje. No to już w, drugiej księdze, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale mamy na temat. Yy, soboty, tak, więc z Dnia Świętego. I tutaj jest wyraźnie Kachy. powiedziane, możemy przeczytać to z pierwszej z drugiego rozdziału. Gdy Bóg zakończył stworzenie, to pisze, mówi tak. Yy, I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił, i pobłogosławił dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego swojego, Dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Czyli Bóg pobłogosławił, poświęcił. Później to mamy w przykazaniu, prawda? Kasiu, czy, czy mogę, mogę Ci się nie spodobać w tym momencie? Proszę bardzo. Czy tutaj mamy nakaz święcenia soboty, albo mowę o święceniu soboty, sabatu przez ludzi? W tych tekstach? Nie, przez ludzi nie. Jest przez napisane, Boga. że przez Boga. Tak. Licznie. A przykazanie, żeby ludzie święcili. Mhm. To na Synaju było. Nie, ale jeszcze, jeśli można, to ja bym tu powiedział, że przed Synajem druga księga mojżeszowa. Mąż i idzie o... tutaj w sukurs żoną. Pięć, pięć mówi tak. I rzekł jeszcze faraon: Oto teraz, gdy są liczniejsi niż ludność kraju, wy chcecie, żeby świętowali zamiast pracować? A skąd wiemy, że chodzi o sobotę? No oni się zwrócili. O to, aby świętować sabat. Autor nam zwraca uwagę na pewien szczegół w języku oryginalnym, hebrajskim, i tam występuje to słowo, które tłumaczone jako świętowali, jako sabatowanie. Sabatowali. Czy mamy jeszcze inne? Bo, bo to są takie, gdy je wszystkie razem zbierzemy, to są silne argumenty. Ale, ale czy mamy jeszcze inne dowody święcenia tego dnia przed synajem? I to takiego świętowania czasem na bakier, nawet. No, w XVI rozdziale. Aha. Tam, gdzie spadała manna, mieli zbierać sześć dni, w sabat nie mieli zbierać, w piątek podwójnie, a jednak niektórzy wyszli w sabat, żeby zbierać. Dlatego Bóg mówi, jak długo będziecie przestępować przykazania. Bardzo ważne słowa Boga, prawda? Tak. Jak długo, bo oni mieli tę świadomość. Gdybyśmy sięgnęli, w jeszcze wcześniej w historii, jeszcze Izraela nie było, i wcale nie jest powiedziane, że Noe święcił sabat, ale jest powiedziane bardzo wyraźnie, że Noe znał cykl siedmiodniowy, co siedem dni wypuszczał ptactwo, kruki, później Gołębice. Co siedem dni, co siedem dni następnego. Jeżeli cykl siedmiodniowy był znany Noemu, co cykl siedmiodniowy nie istnieje w wyniku jakichś obrotów ciał niebieskich czy położenia naszej ziemi. To jest cykl ustanowiony przy stworzeniu, prawda? No ale to mamy sobotę, rozgadaliśmy się o tej sobocie. Czy nie było innych przykazań? Halinko. No, Takim kolejnym przykładem może być to, gdy Jakub po wieloletniej wędrówce wraca do Betelu. I to zastanawiające jest, że on zwraca się do swojej rodziny i mówi: Usuńcie to, co się Bogu nie podoba. I tam jest powiedziane: Usuńcie bożków. Bożki usuńcie, tak, prawda? Tak. Mhm. I odnośnik jest do, do, do tego prawa, które Bóg sobie zastrzegł. Nie będziesz miał innego Boga oprócz mnie. Czyli gdy Bóg zaprosił Jakuba do Betelu, to wiedział, że z tym Bogiem nie można się tak. spotkać, czcząc jakieś bóstwa uczynione przez ludzi. To jest bardzo wyraźne. Drugie przykazanie. Ale o tym, że to drugie, to wiemy dopiero z góry synaj. Jakie jeszcze przykazania? Jeszcze bym mógł tu powiedzieć o tym, jak ono nie jest wprawdzie tak napisane, jakbyśmy chcieli to widzieć tam w tekście bardzo wyraźnie, ale jak Pan Bóg do tego podszedł i jak, jakie to miało konsekwencje. Kain i Abel. Zabójstwo. Tak, prawda? zabójstwo. No przecież to gdyby to było, nie było, nie było przekazania, przykazania na Synaju, które ono później, jakby można było powiedzieć, dane, ono mm -hmm. wcześniej już obowiązywało. Kain i Abel, mm -hmm. pierwsze dzieci. Zabójstwo. I gdy Bóg rozmawia z Tajnem, to mówi: Grzech leży u drzwi. Ty masz nad nim panować. I konkretnie chodzi o jakie przestępstwo? O zabójstwo. Bóg zna intencje człowieka i mówi: Uważaj, ty myślisz o rzeczach, które są sprzeczne z moją wolą. To jest grzech, i ty o tym wiesz. Zapanuj nad tym. Jeszcze inne przykazania, bo w sumie jest dziesięć. My już mamy trzy. Nie chcę, abyśmy wszystkie dziesięć wynajdywali, ale przynajmniej jeszcze ze dwa. Tak, połowa. Co No, można powiedzieć też ta historia Abrahama i Aha. Abimelecha. A można by połączyć dwa przykazania. Nie fałszywego świadectwa. Mhm. Bo Abraham nie powiedział, nie przyznał, ze względu na to, że jego żona była bardzo ładna, więc powiedział: To jest moja siostra. Mm -hmm. Więc kłamstwo. A drugie: Bóg ostrzega Bimelecha, nie jest ona, ona jest mężatką, i gdy z nią będziesz współżył, popełnisz cudzołóstwo. I podobnie było w, z faraonem wcześniej, prawda? I rzecz charakterystyczna, to nie są ludzie z linii Abrahama. To są poganie. To jest faraon egipski, to jest król w Filistii. A więc niesamowite tutaj mamy świadectwa. Nie tylko wśród wybranego tego, którego my znamy jako wybrany naród, opisany szeroko w Biblii, ale w innych narodach. Pamiętacie, skąd Jakub miał. Te bożki, a tak naprawdę to Rachela? Zabrawa. Czy ktoś może otworzyć pierwszą księgę mojżeszową, 31 rozdział i wiersz 19? Skąd Rachela miała te bożki? A gdy Laban poszedł strzyc owce swoje, Rachela ukryła bożki domowe, które należały do jej ojca. Ukryła? No później zabrała. Zaprasza, Ukradła. ukradła. Bo kryć coś, chować, porządek trzymać to, to nie jest grzech. Ale ona ukradła je. Skąd ona o tym wiedziała? Że to jest kradzież. Skąd Józef w Egipcie wiedział, że cudzołóstwo jest grzechem? Pamiętacie jego doświadczenie z żoną Potyfara? Mówi: Jak mógłbym zgrzeszyć przeciwko Tobie, Panu, memu i Bogu? A więc mamy dużo dowodów na ten temat, dużo dowodów. Zresztą nie tylko bożki kradli. W 39 wierszu, w tym samym rozdziale jest napisane, że Jakubowi tam podkradali kozy, owce, co tylko i on później biedny musiał wynagradzać swojemu teściowi, bo, bo stado musiało być pełne, gdy znowu je spędzał po sezonie. A więc mamy dużo świadectw na to, że przykazania to nie jest tylko góra Synaj, góra Synaj jest tak mocno zaznaczona, bo naród jako naród tutaj występuje, Bóg to ogłasza, aby zapamiętali. To jest tak, jak kiedyś byłem na jednym z wykładów i wykładowca, aby podkreślić ważność myśli, którą ma do przekazania, powiedział, drodzy Państwo, a teraz Poproszę wszystkich, abyście powstali, bo to, co mam do powiedzenia, jest tak istotne, że wy inaczej tego nie zapamiętacie. Ale nie zawsze jesteście proszeni o powstanie. Gdy powstaniecie, to zapamiętacie to lepiej. I rzeczywiście to działa. Proszę ja kiedyś miałem taką sytuację, że może błąd popełniłem, w szkole ogłaszania regulaminu. Uroczyście. Ogłaszałem te wszystkie punkty regulaminu, ale nie był przestrzegany. Więc potem powiedziałem, chwileczkę, w takim razie dostaniecie to na piśmie mm -hmm. i będziecie musieli to podpisać. Mm -hmm. Oni znali, chyba to powinno wystarczyć, że, że wszystkie punkty były, były przeczytane, nawet omówione, ale jak nie przestrzegali, proszę bardzo, napiszemy i każdemu Wręczymy na piśmie, hmm. nawet w pokoju, niech sobie zawiesi e, te przepisy, jakie no powinny powinien. regulować e, pobyt w akademiku czy w szkole, itd. Tak I dlatego chyba to też Bóg między innymi miał na celu nie pamiętacie, ja wam to w końcu dam na tablicach kamiennych. Rozważmy jeszcze taką myśl: Zbawienie jest darmo z łaski. Czy jesteśmy zbawieni za zachowywanie soboty? Za to, że dochowujemy wierności małżeńskiej? Za to, że nie kradniemy? Wobec tego, jaka jest funkcja tego prawa? Aby się nam lepiej żyło na Ziemi. Naprawdę? Jakbyś to chciał zilustrować, czy udokumentować na podstawie? No jeśli, jeśli, jeśli ja nie będę kradł sąsiadowi, nie będę przestrzegał, będę przestrzegał innych praw w stosunku międzyludzkich, bo pierwsze cztery przykazania mówią o relacjach między Bogiem a człowiekiem, a pozostałych sześć mówi między e, tych horyzontalnych, czyli między człowiekiem a człowiekiem, no to jak może mi się gorzej żyć? Będzie mi się lepiej żyło, jeśli ja nie będę. Kogoś nienawidził, no to czy ja będę z tym się dobrze czuł, czy jeśli ja komuś coś ukradnę, czy jeśli ja, nie wiem, cudzołożę z jego żoną, to on będzie mnie tam, jakby mnie się dowiedział, to będę w lęku żył. I to wszystko są takie proste prawa, które Pan Bóg dał dla człowieka z miłości. I jak tak człowiek się nad nimi zastanowi i pochyli. To może tylko Bogu podziękować za tak piękne prawo, które dał. On ziemię potrząsł, gdy nadawał to prawo, aby podkreślić to prawo, które zostało nadane. Natomiast wydaje mi się, że gro ludzi w dzisiejszych czasach, szczególnie w dzisiejszych czasach, zapomniało o tym, że Pan potrząsł ziemią po to, żeby ludzie pamiętali o tym prawie. I niektórzy przybili je do krzyża. Dziękuję bardzo ale my chcemy je zrozumieć, prawda? To jest jeden z czynników, który, który dziękuję Andrzeju za to, że podniosłeś, będzie mi lepiej, prawda? Będę miał czyste sumienie, będę w porządku wobec drugiego człowieka, policjanta nie będę się bał, prawda? Nawet jak zadzwoni do mnie, to powiem, a witam serdecznie, dawno, dawno tutaj władzy u mnie nie było. Jakieś inne jeszcze powody? Prawo mówi mi jednak, że jestem grzesznikiem. Mm -hmm. Że jednak jestem przestępcą tego, tego prawa. Natura grzeszna i tak dalej. I, a prawo jest prawem. I mówi, że zapłata za grzech jest śmierć. No jestem w beznadziejnej sytuacji. I to prawo mnie kieruje do Chrystusa, który zapłacił cenę za moje grzechy. Że, że tam jest wybawienia. Apostoł Paweł to zilustrował również w ten sposób, że prawo to jest tak jak lustro. Ono, ono mi mówi, że jestem brudny, w tym wypadku możemy powiedzieć, że jestem grzeszny, i kieruje mnie do, do łazienki, żeby się oczyścić. W tym wypadku. Prawo i Słowo Boże kieruje mnie do Jezusa Chrystusa, krew Jezusa Chrystusa czytamy, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To jest również funkcja prawo, prowadzić nas do Jezusa Chrystusa, Pięknie, do zbawienia. Dobrze, dobrze, że żyjemy w Nowym Testamencie, a co ci biedni ludzie w Starym Testamencie, oni musieli zachowywać prawo, aby nie zginąć. Czy dla nich też była łaska? A jeżeli była, czy oni o tym wiedzieli, skąd? Czy Bóg im to przekazał? Czy Bóg ich o tym informował? Halinka. No, Pan podał cały system Świątyn. świątynny, system aha, ofiarniczy, aha. Aha. który to nie był środek, przez który mogli być zbawieni, ale wskazywał na Jezusa Chrystusa. Ilustrował. Ilustrował, pokazywał. Że jest ratunek, jest łaska. To jest, to jest bardzo ważne, bo gdy człowiek czuje wyrzuty sumienia i chce z tym coś zrobić i nie wie, co zrobić, jak się od tego uwolnić, Bóg mówi, przynieś ofiarę. ofiarę. Ta niewinna ofiara przeleje swoją krew. I pamiętaj, to ty spowodujesz jej śmierć, to ty od kapłana dostaniesz nóż. I to ty poderż, poderżniesz jej gardło. To musiało robić straszne wrażenie na grzeszniku, który to zrobił pierwszy raz. Ale można się do wszystkiego przyzwyczaić. I czy jednak w Starym Testamencie znajdujemy ludzi, którzy uchwycili tą boską myśl i którzy byli wdzięczni Bogu za to prawo, które kierowało ich do łaski, które kierowało ich do zbawienia? Autor naszej lekcji, którą studiujemy, podaje nam tutaj z Psalmu 119 szereg wypowiedzi. Pamiętamy niektóre z nich, które nam utkwiły w głowie i chcielibyśmy wprowadzić w naszą dyskusję? Aniu. Miłuję zakon Twój i rozmyślam o nim. To taka mm -hmm. myśl, która. Miłuję zakon. Mm -hmm. Dziwne jest, że nieraz ludzie miast miłować zakon to robią wszystko aby się go pozbyć to tak jak jedna królowa tak czytałem gdzieś słyszałem wielokrotnie to było powtarzane też zachorowała na chorobę czy to ospa była czy coś co ją oszpeciło i tak nie lubiła swojego wyglądu że kazała w całym dworze w całym pałacu wytłuc wszystkie lustra i myślała że jest ładniejsza Niektórzy chcą zniszczyć przykazania Boże i czuć się dobrze, czuć się wolni. Jak się czuli ludzie, którzy zachowywali przykazania? Proszę. Ja można Chciałbym tutaj powiedzieć coś, co, jak się ludzie do tego ustosunkują, ustosunkowują do nadania nowych praw. Od tego roku, od stycznia zaczęło obowiązywać prawo, że nie wolno sprzedawać psa, jeśli nie pochodzi z hodowli. No to w internecie możemy spotkać, że ktoś sprzeda smycz za 600 zł, pies gratis. Mm -hmm. A więc myślimy prawa i ludzkie, a, a pis... i próbujemy boskie a, a Pan Bóg pragnie, abyśmy rozmiłowali się w prawie. Czy mamy przykłady ludzi, którzy rozmiłowali się, i, i możemy prześledzić efekty tego? No chociażby wspomniany psalmista Dawid. Mm -hmm. szczególnie psalm 31, 51 to są te piękne psalmy jak Dawid uświadomił, uświadomił sobie że no, przestąpił prawo i nie cudzołóż, nie zabijaj znamy tą historię, nie trzeba chyba ją powtarzać to później powiedział, że Ty mnie oczyść Ty serce czyste stwórz we mnie czyli Ty mnie oczyść tym nie zbaw, bo gdy ja patrzę na siebie, to tylko widzę siebie grzesznikiem i nikim więcej i skazanym na śmierć. A jedynie całą nadzieję widział w tym, co Bóg może dla niego dokonać: to znaczy, może go oczyścić, może mu przebaczyć i, i może być wolny od I jaką konsekwencji. I ul, jakiej ulgi doznał, mówi, tak. błogosławiony człowiek, któremu odpuszczono. Ten występek, ale odpuszczono tylko na tej zasadzie, że ktoś inny zapłacił cenę tego występnego czynu. Chciałbym, aby ktoś odszukał może z Księgi Powtórzonego Prawa, z dziesiątego rozdziału, wiersze dwunasty i trzynasty. Tego tekstu akurat nie znajdziemy w naszym podręczniku, ale bardzo podobny mamy też tutaj, który warto byłoby przeczytać z Księgi Izajasza. Kto? Kasia znajdzie z powtórzonego prawa. Wolisz Izajasza, tak? Mam już otwarte. Izajasz, 48, 17, 18. Natomiast ktoś z 5 Mojżeszowej, 10 rozdział, wiersz 12 i 13. Teraz więc Izraelu, czego żąda od Ciebie Pan, Twój Bóg, tylko abyś okazywał cześć Panu, swemu Bogu, Abyś chodził tylko Jego drogami, abyś go miłował i służył Panu, Swemu Bogu z całego serca i z całej duszy, abyś przestrzegał przykazań Pana i Jego ustaw, które ja ci dziś nadaję dla twego dobra. Dla twego dobra, Bóg powiedział, ja ci to nadaję. Twoje życie się zmieni, będzie lepiej Tobie, będzie lepiej ludziom wokoło ciebie. I te błogosławieństwa, one emanują później i przekładają się na naszą, nasz stosunek do innych ludzi, naszą efektywność w naszej pracy, nasze osiągnięcia. Gdy ktoś ma czysty sum, czyste sumienie i, i spokojne, wtedy spokojnie może też oddać się czemuś, co jest twórcze, co służy, służy i jemu, jego rodzinie i społeczności. A z księgi Izajasza? Tak mówi Jachwe, twój odkupiciel, święty Izraelski. Ja, Jachwe, twój Bóg, uczę cię tego, co ci wyjdzie na dobre. Prowadzę cię drogą, którą masz iść. O, gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień, a twoja sprawiedliwość jak fale morskie. Obyś był Posłuszny, obyś przestrzegał. Czujemy tę nutę bólu prawodawcy, który jest zarazem ojcem, zbawicielem naszym, królem naszym, bo Bóg obdarował nas wolną wolą i On nie zada gwałtu tej wolnej woli. Jeżeli chcemy przestępować przykazania Boże, to będziemy przestępować. On nam nie zagrodzi drogi. Ale mówi, dlaczego ty cierpisz? Dlaczego ty masz naprawdę życie tak zagmatwane? Przecież mogło być inne, mogło być czyste. Ja Cię uczę i dałem Ci to prawo dla Twojego dobra. To tak, jak gdyby świat, wszyscy w zasadzie narzekają, że na tym świecie jest tak bardzo źle. A Bóg mówi, a ja Cię ogrodziłem moim prawem. Możesz wyjść, to nie jest ogrodzenie, którego nie możesz przemamać Możesz szybko być po drugiej stronie. Ale po co? I dlatego też, gdy Bóg przekazał przykazania, to czytamy, i szczególnie w języku hebrajskim, to jest tak bardzo mocno podkreślone. Nie będziesz robił tego, nie będziesz robić tamtego, tego nie uczynisz, a to będziesz czynił. Jak gdyby Bóg chciał powiedzieć, słuchaj, ja cię znam, ja cię miłuję i ty mnie miłujesz, ja wiem, ty tego nie zrobisz. To tak jak rodzic mówi swojemu dziecku. Dziecko mówi, a ja i tak zrobię. A wtedy tata czy mama patrzy prosto w oczy i mówi, słuchaj, nie zrobisz tego, nie rób tego. Taki jest nasz Bóg, taki jest prawodawca. Gdyśmy złamali prawo. Konsekwencje złamanego prawa wziął na siebie. On zapłacił największą karę za nasze nieposłuszeństwo, po to, by nas na nowo odzyskać. Dlatego też, gdy Chrystus miał przyjść na ten świat i zrealizować tę część zbawienia, która dotyczyła jego śmierci, tej niewinnej, przelanej krwi, to Bóg powiedział. Od tej pory coś się szczególnego stanie i z prawem, i z moimi uczniami, z moimi naśladowcami. Co? To zapowiadali już prorocy w Starym Testamencie. No, są teksty, które mówią, że ja teraz te prawa wypiszę w waszym wnętrzu, na, na tablicach już nie kamiennych, ale na tablicach serc, że to stanie się jakby drugą, dopomogę, aby się to stało waszą naturą. Przez, przestrzegać tych oczywiście przykazań. Tak, a więc tam jest jeszcze jeden tekst, który w naszej lekcji już nie został umieszczony. Jedenasty. I on mnie bardzo zaintrygował. I nie będzie już nikt nikogo uczył, bo mnie wszyscy poznają. A więc to już nie będzie na tej zasadzie, ktoś na mnie patrzy, nie wypada mi tego powiedzieć, czy tego zrobić. Bo jak będę wyglądał? Nie. Będą mieli taki ścisły kontakt ze mną, że w ich myśli i moje myśli, one zleją się w jedno i to będzie to, co jest najbardziej oczekiwane. I zwróćcie uwagę, jeszcze mam jeden tekst, który chciałem na zakończenie przeczytać. Jeremiasz w szóstym rozdziale wierszu szesnastym Zacytował słowa Boga. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach. Patrzcie, pytajcie się o odwieczne ścieżki. Która to jest droga do dobrego? Chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla Waszej duszy. Bóg mówi: zatrzymaj się w swoim życiu. Nie pędź tak bardzo. Być może pędzisz drogą na zagładę. Bóg chce, ażebyś posłuchał Go. Co jeszcze tutaj czytamy? Pytaj o drogi wieczne, o drogi Boże, wejdź na tę drogę, krocz tą drogą, wtedy znajdziesz ukojenie. Wtedy znajdziesz spokój. Chrystus mówi, chodźcie do mnie wszyscy utrudzeni. Ja wam dam ukojenie. I to mówi nasz Pan Prawodawca. Wdzięczni jesteśmy Mu że, za to, że taki nie jest, prawda? I podziękujemy Mu teraz w modlitwie. Panie nasz Stwórco, dziękujemy za słowo Twoje, które nam zostawiłeś, które objawia właśnie Ciebie, pełnego łaski i miłości do nas, jako do swoich stworzeń, jako do swoich dzieci. Pomóż nam naprawdę rozumieć to, kim Ty jesteś dla nas, i z wdzięczności służyć Tobie, jako, jako naszemu Ojcu i Panu. Dziękujemy Ci za możliwość wspólnego studiowania Twojego Słowa. Prosimy o błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za udział w tym studium. Dziękujemy widzom i zapraszamy serdecznie na następne studium za tydzień, którego tytuł jest Pan Soboty. A więc skoncentrujemy się wtedy na jednym z dziesięciu Bożych Przykazań. A warto.